teraz tak, przejdziemy sobie do tych obietnic z pierwszej lekcji. Zbiór dźwięków, jakimi posługujemy właśnie w praktyce muzycznej, nazywamy materiałem dźwiękowym. Ten materiał dźwiękowy to jest nasze pismo muzyczne. I to, co powiedzieliśmy sobie na jednej z pierwszych lekcji, jego forma ustaliła się, ta dzisiejsza, tak, ustaliła się w XVIII wieku. Przyjrzyjcie się teraz klawiaturze fortepianu, to zobaczycie, że składa się ona z pewnych, stale powtarzających się ugrupowań klawiszy. Takim ugrupowaniem jest 7 białych klawiszy oraz 5 czarnych, zawartych w obrębie oktawy. Oktawa, czyli 8 dźwięków, odległość pomiędzy 8 dźwiękami, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ponieważ 8 to jest już klawisz z tą samą nazwą, tak? I właśnie ta oktawa jest podstawową jednostką materiału dźwiękowego. Dźwięki oddalone o siebie o oktawę są do siebie bardzo podobne i pomimo różnych wysokości, na przykład, tak, mówimy, że mają tą samą jakość brzmieniową. Oktawa jest podzielona na 12 równych części, tak? Rysowaliśmy sobie ostatnio właśnie 12 półtonów, tak? Możemy sobie tutaj zaznaczyć, to jest już klawiatura dla nas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Zgadza się, nie chce być inaczej. Na naszej klawiaturze będzie brzmiało to tak. Tak? Tak właśnie brzmi, jak będziemy szli półtonami, tak? Jak będziemy szli sekundami małymi. I dźwięk 13 jest powtórzeniem pierwszego, tak? Zauważcie, C, czyli 8 klawisz, czyli dźwięk 13 jest C, potem znowu jakbyśmy liczyli 12, znowu C, i znowu C, i C, aż do tego C, tak? Jakbym wzięła od dźwięku D, to zapewniam Was, że też 12 równych części wyjdzie do dźwięku D, tak? Jak będę zaczynać od dźwięku G, to będę mieć G. To jest nasza oktawa, że ten sam dźwięk o 8 dźwięków wyżej też jest G. Ten szereg dźwięków, o którym sobie dzisiaj teraz powiedzieliśmy, nazywamy podstawowym, czyli diatonicznym. Nota zapisana na 5 linii nie określa jeszcze, jaka to jest, nie określa jeszcze wysokości dźwięku. Nie wiemy do końca, jaka to jest nutka. Nie wiem, czy to jest nutka A, czy to jest nutka C, czy to jest nutka H. Nie wiem tego. Ktoś może powiedzieć, tak, to jest nutka A, no ale skąd wiesz? Nie mam jednego ważnego elementu. Żeby wiedzieć, jaka to jest nuta, potrzebujemy klucza. I mamy w dzisiejszej praktyce muzycznej 3 rodzaje kluczy. Klucz G, F i C. Klucz G, jak sama nazwa nam mówi, wskazuje nutkę G, klucz F. G raz kreślne, klucz F będzie nam wskazywał nutkę F małe, i klucz C będzie nam wskazywał nutkę C raz kreślne. Powstały one, te klucze, z przestylizowanych liter ze średniowiecza. Każdy z nich posiada w swym kształcie pewien charakterystyczny element wskazujący położenie dźwięku kluczowego na 5 linii. I tak. Ten klucz, który już znamy, czyli klucz G. U niego to jest środek, od którego zaczynamy i jego zaokrąglenie w kształcie ślimaka. Czyli to jest nasza kropeczka i ślimak, tak, dookoła, potem tutaj szło to do góry. Ale ta część, o ta tu, wskazuje, że tutaj leży nutka G raz kreślne, czyli to G. To jest to G. Potem klucz C, on tak się, my go piszemy w ten sposób, a wygląda on właśnie tak, jak tam widzicie z boku. Rysujemy takie dwie kreski, dziubek i takie dwa brzuszki.
Może ktoś potrafi ładnie to narysować. I to teraz nas interesuje ten moment tutaj. A to jest właśnie ten punkt przegięcia w połowie tego klucza, tak? Czyli na tej linii tutaj, jeśli mam ten klucz C, leży nutka C oraz kreśla, czyli to nasze do w kluczu wiolinowym, tak? I jeszcze mamy jeden klucz, który nam będzie potrzebny. To jest klucz F. My znamy klucz basowy. I tutaj wskazuje na to, gdzie leży nutka F małe. To ten początek. I jeszcze te dwie kropeczki, tak? Czyli tutaj jest to ton. Czyli czwarta linia. W tym przypadku będzie to czwarta linia, tak? I tutaj leży nutka F małe. I teraz parę takich ciekawostek. Uwaga, marzę. W dawnej praktyce muzycznej było w użyciu bardzo wiele kluczy. Przeważnie ich nazwy powstały na gruncie dawnej praktyki wokalnej. I tak naszym pierwszym kluczem, kluczem G, zacznijmy sobie od klucza G, jest klucz dyszkantowy albo starofrancuski. Zaczynamy go, kształt będzie ten, tak? Ale uwaga, zaczynamy go od pierwszej linii. I tutaj rysuję ten ślimak. I teraz popatrzcie. Moje G raz kreślę leży teraz tutaj, tak? F. Tak. Dawniej chodziło o to, żeby jak najmniej używać linii dodanych, dolnych albo górnych. Przeważnie posługiwano się właśnie na jednej pięciolinii i wstawiano potem różne klucze. Drugi klucz, który znamy. Aha, dyszkantowy, dyszkant to jest sopranowy głos chłopięcy. Do tej pory chłopcy, jak śpiewają w chórach, to są właśnie dyszkanty, alty, tenory, basy, to już są takie większe chłopaki, no nie? I teraz to jest nasze G, to jest nasze A, to jest nasze H, tak? I ten klucz, który znamy, czyli klucz wiolinowy albo skrzypcowy, violini, czyli skrzypce, z łaciny, violino, skrzypce, bo przeważnie w nim zapisywano partie dla skrzypiec, stąd ta nazwa. To jest nasze G. Teraz tutaj mam A, tutaj mam H. Tak? To jest to samo. I teraz właśnie zauważcie, że w tym kluczu tą nutkę, którą narysowałam tam wcześniej, to jest nasza nutka A, ale tutaj to już by było C dwukreśne, dokładnie, w tym kluczu, tak? Teraz używamy właśnie tego klucza, tak? W użyciu jest ten rodzaj klucza. Z niego śpiewają soprany, alty, albo mamy właśnie dla innych instrumentów. Rodzaj klucza, kilka rodzajów klucza C. Mamy go aż cztery rodzaje. Pierwszy, to ten dzióbek, musi się znaleźć na pierwszej linii. I teraz nasze C raz kreślę jest tutaj. C, potem będzie D, E. Patrzcie, jak ja napisałam tą jedynkę. Pani Marysiu. C, D, E. To jest klucz sopranowy. Teraz kolejnym kluczem jest klucz mezzosopranowy. Mezzosopran, czyli mezzo, czyli średni. Czyli pomiędzy będzie sopranem a altem. To znaczy przy okazji nazwy głosów chóralnych. Czy śpiewaków. I teraz zauważcie, że to nasze C jest już tutaj. B, E. Mogę więcej dźwięków zapisać niżej, tak? Za to w sopranowym mogę zapisać więcej wyżej. C, D, E.
Teraz kolejny to będzie to był sopranowy, mezzosopranowy, altowy. Altowy to już właśnie rysowałam. O. Teraz nasze C jest na środkowej linii, tak? Na trzeciej. Potem mam D, E. Czyli tutaj zauważcie, że mam trochę dźwięków do dołu, trochę dźwięków do góry. I ostatni to będzie tenorowy. Klucz tenorowy. I on jest na czwartej linii. O. Teraz nasze C jest tu. Zauważcie, że wtedy mogę więcej dźwięków w dół zapisać, tak? Im niższy głos, bo tenor jest wysokim głosem męskim. Zaczynaliśmy od sopranu, czyli od żeńskiego, tak? Soprany są najwyższe, potem są średnie, czyli mezzosoprany, alty już te niskie głosy żeńskie i tenory to już są głosy męskie, tak? Mogę więcej dźwięków napisać w dół. Teraz w użyciu, w dzisiejszej praktyce muzycznej jest ten klucz C, czyli klucz altowy. W nim grają altówki i tenorowy to jest dla wyższych tonacji takich instrumentów jak fagot, puzon i wiolonczela. Jeśli chodzi o głos tenorowy, możemy się spotkać z takim zapisem, że macie klucz wiolinowy narysowany, ten, który znamy, to na przykład tenory w nim mogą śpiewać, albo gitara. I tutaj mamy naszą, jest ósemka. Ta ósemka oznacza, że transponujemy o oktawę w dół. Czyli zapisany dźwięk G bez ósemki będzie brzmiał tak, a z ósemką oktawę niżej. Czyli będzie brzmiał tak. Czyli jeśli mamy w gitarze zapisaną nutkę G, to nie będziemy słyszeć tego G, tylko będziemy słyszeć to G. Tak? Więc to jest dla tenorów albo gitary zapis. Czasami można się spotkać jeszcze z takim zapisem, że jest klucz wiolinowy i o, taki znaczek. On oznacza właśnie to samo, że transponujemy o oktawę. I ostatni z kluczy, klucz F. Mamy go trzy rodzaje z dawnej praktyki. A pierwszy był rysowany na środkowej linii. I pamiętamy, że on wskazuje F. To potem jest G, A. I to jest klucz barytonowy. Czyli taki głos pomiędzy tenorem a basem. Potem mamy klucz basowy, czyli ten, który będziemy my potrzebowali. To jest tutaj, teraz nasze F leży na tej linii. F, G, A. Ja specjalnie podaję tylko te trzy dźwięki, żebyście widzieli tą różnicę. I subbasowy albo kontrabasowy. Sub to znaczy pod czymś. Sub, czyli pod basem, czyli jeszcze niższy niż klucz basowy albo kontrabasowy. Subbasowe głosy występują na przykład w muzyce prawosławnej. Są to bardzo niskie już tony. To już jest taka piwnica, słuchajcie, że uhuhu. To jest wtedy tutaj nasz F, G. I tutaj widzicie, żeby A narysować, to samo A muszę dodać tą linię dodaną górną, tak? Mam F, G, A. Czyli popatrzcie, jaka jest różnica. To A leży tu, a to A leży aż tu. Ale za to ile dźwięków w dół mogę zapisać, tak? Jeszcze jedna uwaga do kluczy. Można je zmieniać w trakcie zapisu nutowego. Dzieje się to bardzo często w muzyce instrumentalnej, na przykład fortepianowej. Prawą rękę kompozytor zapisuje w kluczu wiolinowym. Jest on duży. Tutaj leci sobie jakiś materiał, tak? Tutaj są takty. I w pewnym momencie kompozytor chce, żeby ręka prawa przeniosła się nisko, do lewej. To rysuje takie, w tym momencie
widzimy tam w grafice taki mały klucz basowy i w tym momencie ten materiał już jest zapisany w kluczu basowym i trzeba przenieść to do oktawy niżej, tak? Znaczy nie oktawy niżej, tylko grać już w kluczu basowym. I teraz słuchajcie, żebyśmy nie padli od tej teorii, zrobimy sobie parę ćwiczeń. Pierwsze ćwiczonko to będzie polegało na tym, żebyście spróbowali mi odpowiedzieć na to, na pytanie, jaki gram interwał. To jest pierwszy. Odpowiedź będzie w dolnym rogu. Dobrze? Teraz następny. 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 Dziękuję. Może trudne, może nie. Teraz pojawią się Wam ćwiczenia rytmiczne. Poklaskamy sobie teraz, czy poklaszczemy, chyba tak jest poprawnie. Pierwsze ćwiczenie rytmiczne jest na 4/4, jak widzicie. I tempo będziemy mieć takie. Raz i dwa i trzy i cztery i trzy i cztery i raz i dwa. Trzy i cztery, raz i dwa, i 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 trzy i cztery, i raz i dwa, i trzy i cztery, raz i dwa, i trzy i cztery, raz i dwa, i trzy i cztery, raz i dwa, i trzy i cztery. Tak? A chcecie, to możemy spróbować teraz dla zaawansowanych w szybszym tempie. Raz i dwa i trzy i cztery i raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz. To było nasze pierwsze ćwiczenie. Teraz drugie ćwiczenie, widzicie, jest na 3/4. Raz i dwa i trzy i 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 raz i dwa i trzy raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i raz i dwa i trzy i raz i raz w szybszym tempie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Nawet nie wiecie, jak ja się muszę tutaj koncentrować, zwłaszcza jak sobie dam takie szybkie tempo. I ostatnie ćwiczenie jest dość ciekawe metrum, bo na 6.
Pamiętajcie, że możecie sobie zawsze zrobić zrzut z ekranu, czy jak to tam się mówi, print screen i wydrukować i podpisać sobie, tak? Tym razem do 6 będzie raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i rozumiemy? Za każdym razem, gdzie takt się pojawia, od raz do 6. Uwaga! Raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i raz i dwa i trzy i cztery i pięć i sześć i pamiętajcie, żeby trzymać wartości tak długo, jak ile one trwają, bo możemy się pomylić. I teraz tempo dla zaawansowanych. Uwaga, ja się też muszę skupić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 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 Już tak, słuchajcie, w pewnym momencie tak mi się chciały ręce oderwać, ale na szczęście się udało i się nie oderwały. Teraz uwaga, jeszcze jedno ćwiczonko na interwały, ale uwaga, będą grane harmonicznie, czyli równocześnie obydwa dźwięki. Może trudne ćwiczenie? Może nie. Uwaga, następujące interwały będziemy grać. Pierwszy interwał. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. I dziewiąty. Odpowiedzi, jak widzieliście, były w dolnym rogu. Do zobaczenia do czwartej lekcji części drugiej. Na końcu pojawią Wam się konkretne zadania z konkretnymi poleceniami. Do zobaczenia.